Dzień dobry Państwu. Zapraszam na wykład zatytułowany Od sztuki przewrotnej do literatury queer. Nieheteronormatywne wątki kultury polskiej, ale na początku chciałbym bardzo podziękować wszystkim organizatorom tego wydarzenia oraz profesor Joannie Pawelczyk, dziekan Wydziału Anglistyki, bo mam wrażenie, że jest to wydarzenie naprawdę istotne, zwłaszcza dzisiaj we współczesnym kontekście społeczno-politycznym. I przypominanie o rzeczach, wydawałoby się oczywistych, takich jak tolerancja i szacunek, nagle okazuje się naprawdę bardzo ważne. Zasadniczo mój wykład będzie podzielony na takie trzy części, tak jak Państwo widzą, literatura i prawo, później będę mówić o takim wątku, powiedziałbym, saficko-matrylinearnym i na koniec bardzo krótko o transgresjach, czyli będę odwoływać się tak naprawdę do dziedzictwa Marianion, bo mam wrażenie, że to jest ten nasza polska teoria queer i nasza polska archiwum odmienności. Zasadniczo wszystko, co będę mówić, jest związane z projektem zatytułowanym Antologia Polskiej Literatury Queer, które mam przyjemność współprowadzić z moimi szanownymi kolegami, profesorem Alessandro Almentą z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie i profesorem Tomaszem Kaliściakiem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I tak, ponieważ ja jestem literaturoznawcą, to chciałbym zacząć od literatury, a właściwie od cytatu ze Stefana Napierskiego. Stefan Napierski był takim krytykiem literackim, pisarzem, poetą, pisał też aforyzmy, ale chyba przede wszystkim dziś znany jest właśnie ze swoich tekstów krytyczno-literackich, w tym zwłaszcza tych o Pruście, bo Prust był wtedy, mam na myśli dwudziestolecie, bardzo ważnym w Polsce pisarzem. I on właśnie w książce Od Baudelaire'a do nadrealistów, Przekłady i szkice z nowoczesnej literatury francuskiej z 1933 roku, w szkicu o Pruście pisze tak. Trzeba raz wreszcie wypowiedzieć tę prawdę wstydliwą, systematycznie chowaną pod korcem, że co najmniej połowa współczesnej sztuki francuskiej i niemieckiej to sztuka przewrotna. Nie tylko fabularnie, co zresztą jest nieistotne, zazwyczaj w sposób skryty, przejrzyście zamaskowany, nie tylko formalnie, jak André Gide, jak Cocteau, ale po prostu ujawnia się w samych ludziach, w życiu i twórczości pojedynczych jednostek, złożonych osobowości. Brzmi to jak paradoks, pisze Napierski, lecz kultury XX wieku niepodobna już pomyśleć, a tym bardziej pojąć, bez czynnika inwersji. Matki naszej, co kulturalniejsze ciotki, przed lat 30 szeptem ze zgrozą wspominał imię Wilda. Dzisiaj jest inwersja na Zachodzie uświęcona niemal instytucją i nie jest obecnie domysłem, ale faktem, że Albert było na imię Albertynie. On to pisze w latach 30., chcę przypomnieć. Oczywiście pisze w pewnym sposób bardzo delikatnie, ale jest to jednak, chciałbym powiedzieć, pewnego rodzaju metarefleksja. To jest krytyka literacka, więc nie chodzi o pewien wątek, który się znajduje w takim czy innym dziele literackim, które oczywiście w dwudziestoleciu były, ale już właściwie pewnego rodzaju krytyczna literacka metarefleksja. Oczywiście jest o Pruście, a zatem o literaturze francuskiej, ale związane to jest z tym, jak sądzę i co postaram się pokazać, że nazywanie może być czasami pewnego rodzaju denuncjacją, zwłaszcza wówczas, kiedy mówiłby o polskich pisarzach. Napierski nie był jedyny, który rzecz tematyzował. Innym ważnym autorem jest Ignacy Fig, ważny krytyk dwudziestolecia, który też taki progresywny tak naprawdę, marksowski w swojej autodefinicji. I on właśnie w książce 20 lat literatury polskiej, 1838, która wyszła w 1939 roku, ale tak naprawdę nie wyszła, bo została skonfiskowana w całości. I wyszła dopiero w 1949 staraniami Henryka Markiewicza. Otóż dokładnie w takim przedostatnim akapicie Ignacy Fig pisze tak, to Państwo widzą tutaj na ekranie, zboczenia płciowe w formie homoseksualizmu czy miłości lesbijskiej zdobyły sobie prawo obywatelstwa w nadspodziewanie w wielu powieściach. Ukazywane są bardzo otwarcie, brutalne, też osnute delikatną firanką niedopowiedzeń. Wystarczy wymienić powieści Witkiewicza, Kudlińskiego, W nędzy Ewy, Grabowskiego, Ciszy lasu, Twojej ciszy, Gruszeckiej, Przygoda w nieznanym kraju, Warzyka, Człowiek w bólu ubraniu, Drezy, Adam Grywałt, Iwaszkiewicza, Młyn nad utratą, Andrzejskiego, Drogi nieuknione, Mostowicza, Bracia Dałcz. Jak widać, on już tutaj bardzo otwarcie nazywa
ale jednocześnie, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest nadmiernie życzliwy. Fick w gruncie rzeczy odnosi się do takiego swojego bardzo głośnego swego czasu, w 1935 roku wydanego tekstu krytyczno-literackiego, właściwie takiej filipiki, zatytułowanej Literatura choromaniaków, gdzie rzecz była może mniej przejrzyście wyrażona, ale tu było dość mocno widoczne, że on to wszystko pisze z taką chęcią wygnania demonów seksualnych poza kanon literatury polskiej. Zresztą mówi wówczas w swoim tekście, on używa takich gier słownych bardzo charakterystycznych, że ówczesna literatura, zwłaszcza ta taka najważniejsza, awangardyzująca, to jest literatura demonokratyczna, właśnie nie demokratyczna, tylko demonokratyczna, więc rządzona przez demony. No i pisarze są to ludzie, którzy zatrzymali się, jak Państwo widzą, na fazie dojrzewania płciowego. To jest zresztą nawiązanie do tytułu debiutu Gombrowicza. Są to homoseksualiści, wieksybicjoniści, psychopaci, degeneraci, narkomani, hipochondrycy, neurastenicy, mizantropi. To, co mówię, jest tu ważne, to jest to, że to jest jakiś próba nazwania i wygnania demonów seksualnych poza kanon literatury polskiej, a jednocześnie charakterystyczne są te gry słowne. Coś, co właściwie w dwudziestoleciu raz po raz było używane, na przykład przez Witolda Gombrowicza. Ja tego bardzo mocno nie będę rozwijać, ale tego typu elementy ewidentnie się zdarzały. Ja ich trochę więcej piszę w tej książce, którą tu Państwo widzą, Pewnik afektów z zakresu dojrzewania. Wspomnę tylko o takim jednym momencie, który właśnie jest pewnego rodzaju takim queerową grą słowną, kodującą, bo nazwać do końca tak naprawdę nie można, czy stematyzować. To jest tytuł przedostatniego opowiadania Witolda Gombrowicza, który nosi tytuł właśnie Zdarzenie na brzegu Bambury, czyli Aura umysłu F. Zentmana. I ona właściwie jest w całości kalamburem, tak naprawdę, jak się temu dobrze przyjrzeć. To, co jest bardzo charakterystyczne, to jest to, że on się w tym tytule odnosi do tytułu utworu Oscara Wilde'a, sztuki, The Impotence of Being Earnest, który był na polski tłumaczony między innymi jako Bądźmy poważni na serio, i tam jest taki bohater, który się nazywa Bambury. No, on jest dość mocno charakterystyczny. Sztuka, tak naprawdę trzeba pamiętać, że ta sztuka Wilde'a to była ostatnia sztuka Wilde'a napisana i wystawiona przed tym słynnym procesem z 1895 roku, więc jest to dość znamienne. Chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o nacjonalistycznej krytyce literackiej, która również w dwudziestoleciu bardzo wyraźnie istniała. Tutaj wymieniam Alfreda Łaszowskiego za Tomaszem Kaliściakiem i jego książką Katastrofę odmieńców, którą tutaj Państwo też widzą na ekranie. Otóż Łaszowski w artykule Panowie wolą panów w Prostą z mostu w 1939 roku, no już nie jest ani tak miły jak Napierski, ani nawet tak miło napiętnowujący jak Fick, tylko tam już pojawiają się groźby, mówi się o tępieniu homoseksualizmu, mówi się też o tym, że należy postępować tak jak w innych krajach, takich jak Niemcy, on tam wspomina Adolfa Hitlera. No i mówi też, że drogę na parda wskazują dziś oni, czyli homoseksualiści spod znaku Centaura, co w gruncie rzeczy oznaczało skamandryckie wiadomości literackie. No i kończy to tak mało przyjemnie, istnieje dość powodów, które przemawiają za natychmiastową likwidacją tego bractwa. W jednym z listów do redakcji autor tego listu domaga się wręcz wymienienia nazwisk tych pisarzy, żeby można było ich nie lubić publicznie. Ja to wszystko mówię, żeby jakby zarysować trochę kontekst i język właśnie, jakiego używano w dwudziestoleciu. I mam wrażenie, że najlepiej to robi Konstantin Alfons Gałczyński, którego zapewne znamy z zupełnie innych kontekstów i z zupełnie innych wierszy, ale on pisał do Prosto z mostu i dwa lata wcześniej niż Łaszowski, w 1937 roku, napisał i wydrukował Antyfonę. Ja ją tutaj wyciągam z takiej książki, bardzo zresztą ciekawej, Janusza Damagalskiego, Prust w literaturze polskiej do 1945 roku. I otóż Gałczyński w tym Prosto z mostu pisze tak: na tych, co biorą wody w usta, na czytelników wuja Prusta, na skamandrytów, na hipokrytów, kalamburzystów rozmaitych, ześlij, zepnij, aniele Boże, noc długich noży. Brzmi to dość strasznie, ale to, co wydało mi się tu najbardziej znaczące, to właśnie, zwłaszcza jak myślimy o języku, to ta fraza na czytelników wuja Prusta. Bo jak mówię, Prust był dość wówczas ważnym pisarzem, zresztą tłumaczonym na polski w latach 30.
I ten ci czytelnicy byli Prusta, ten Prust był kimś takim znakiem, który kodował z jednej strony żydowskość, a z drugiej strony homoseksualność. I na tym tle właśnie chciałbym wspomnieć, przede wszystkim wyeksponować Tadeusza Boja-Żeleńskiego, który w dwudziestoleciu, który oczywiście też tak na marginesie był oczywiście tłumaczem Prusta na polski. I on właśnie znany jest, Tadeusz Boj-Żeleński, z takich, znaczy w tym kontekście, z takich dwóch artykułów. Jeden nosi tytuł Przedwiośnie z Kuriera Porannego, drugi Literatura mniejszości seksualnych z Wiadomości Literackich, które trochę wbrew tytułowi, zwłaszcza temu drugiemu, tak naprawdę nie dotyczą literatury, tylko dotyczą bardzo, bardzo ważnego, dotyczą kwestii bardzo ważnej, dotyczą pewnego tekstu, tak zwanego kodeksu Makarewicza. To był nowy kodeks karny nowej Polski, która po 18 roku odzyskała niepodległość, i po prostu sprawa polegała na tym, że no to były trzy różne kodeksy karne, w związku z tym, że to były trzy zabory, trzeba było to scalić, i właśnie Makarewicz był tą osobą, która przewodniczył pracą nad tą sprawą. I ten kodeks Makarewicza w 1932 rzeczywiście powstaje, ale wcześniej pojawiają się teksty, które no, w ten czy inny sposób tematyzują tożsamość homoseksualną siłą rzeczy, bo sprawa jest taka, czy należy penalizować i kryminalizować, czy nie. No i Tadeusz Boj-Żeleński to jest ostatni akapit tego drugiego tekstu. I ja pozwoliłem go sobie tutaj Państwu przedstawić, dlatego że mam wrażenie, że on jest bardzo charakterystyczny, taki ogromnie, powiedziałbym, patetyczny i gdzieś w swoim wydźwięku taki oświeceniowy. I oni mają swoje księgi pielgrzymstwa, oni spoglądają z nadzieją ku wojnie ludów, której jedyną rehabilitacją może być to, że zdarła maski z wielu kłamstw i fałszów i że skruszyła wiele kajdanów. I wierzą mimo proroctw doktora Josepha Mayera, to była taka nieprzyjemna postać, z którą tam polemizuje, że przyjdzie wreszcie do zgody między większością a mniejszością, że kiedyś nie będzie ciemiężycieli ani ciemiężonych i że przyszła ludzkość zaledwie będzie chciała wierzyć, aby mogło istnieć w XX wieku to, co istnieje dotąd, przemoc człowieka nad człowiekiem. Taki właśnie oto sposób kończy swój bardzo patetyczny tekst Tadeusz Boj-Żeleński w roku 30. Tu chciałbym przypomnieć w tym kontekście o bardzo ważnej sprawie, która zwłaszcza ostatnio stała się głośna dzięki książce Wojciecha Szota Panna doktor Sadowska, czyli o takiej bardzo głośnym procesie z lat 20., który no, w pewnym sensie oczywiście to jest trochę nadużycie, był takim procesem Oscara Wilda. To znaczy, to była Zofia Sadowska, która była lekarką, właściwie była jednym tam z pierwszych doktorów, kobiet, lekarzy, znaczy z tytułem doktorskim o to chodzi. I ona mianowicie była oskarżana między innymi o lesbijskie orgie, pozwała brukowce warszawskie, co jeszcze bardziej wszystko, sprawa rozgorzała jeszcze bardziej. I zasadniczo Sadowska przegrała ten proces, ale to, co jest bardzo ciekawe, kiedy się czyta tę książkę Wojciecha Szota, to jest rodzaj takiego reportażu historycznego tak naprawdę. I to jest bardzo dużo cytatów z brukowców lat 20. warszawskich. To jest to, jak głośna to była sprawa, jak wyraziście tematyzowano, nazywano bez żadnych ogródek, jak bardzo publicznie dyskutowano sprawę homoseksualności. I druga sprawa, która jest bardzo ciekawa przy tej okazji, to jest to, jak o tym bardzo zapomnieliśmy. Znaczy, jak ta kwestia została wyparta z takiej kulturowej pamięci, ale została tu przypomniana przez Wojciecha Szota, a wcześniej jeszcze przez Agnieszkę Weseli. I teraz powracam do kwestii, która moim zdaniem jest tutaj gdzieś prawdopodobnie najistotniejsza. Mianowicie do pytania, na które nie potrafię odpowiedzieć, ale chciałbym je zadać. Czyli dlaczego w Polsce nie było odpowiednika paragrafu 175, który istniał w prawie niemieckim i który penalizował seksualne relacje jednopłciowe. Wydaje mi się to ważne, ponieważ to jest pewnego rodzaju jakieś takie polskie dziedzictwo, to znaczy dość liberalne prawo. Ja wiem, że tam były jeszcze inne zapisy, które były mniej przyjemne, ale w gruncie rzeczy pozostaje faktem, że tego odpowiednika paragrafu 175 w polskim nowym kodeksie karnym Nowej Rzeczpospolitej nie było. I że to jest pewnego rodzaju taka tradycja i dziedzictwo, o którym pewnie należy przypominać. Tym bardziej, że historia paragrafu 175, między innymi Robert Beachy to bardzo, bardzo świetnie opisuje w książce Gay Berlin, Birthplace of Modern Identity,
Ta historia tego paragrafu jest naprawdę bardzo ciekawa, jak się temu przyjrzeć bliżej. On wchodzi w życie w roku 1871. Jednocześnie wtedy powstaje Cesarstwo Niemieckie, czyli tak zwana Druga Rzesza. No oczywiście powoduje różnego rodzaju emancypacyjne działania, między innymi tutaj najbardziej znany jest Magnus Hirschfeld. I właściwie wszelkie emancypacyjne działania tego okresu, czyli międzywojnia i zwłaszcza epoki weimarskiej, się koncentrują na usunięciu tego paragrafu, rzecz jasna. Tam powstają nawet petycje w tej sprawie. Robert Beach pisze, że jedną z takich petycji o usunięcie paragrafu podpisuje m.in. Max Nordau, Rainer Maria Rilke, Heinrich Mann, Hermann Hesse, Max Brod, Stefan Zweig, a w końcu również po wahaniach Thomas Mann. I co więcej, ta historia jest o tyle ciekawa, że tam się prawie udało ten paragraf usunąć. Sprawa wchodzi na wokandę Reichstagu, ale nie udaje się jej podjąć, ponieważ do władzy dochodzi NSDAP. I jest to o tyle też ciekawe, że na podstawie tego paragrafu, jak wiadomo, niemieccy homoseksualiści trafiają do obozów koncentracyjnych, a nawet niektórzy z nich, bo ten paragraf nie znika z kodeksu karnego niemieckiego, tylko pozostaje w nim po roku 45. I tam bywają nawet takie paradoksy, że niektóre osoby, które były w obozie koncentracyjnym, później właściwie trafiały do aresztu na podstawie tego samego paragrafu, więc to było dosyć dziwne. Paragraf, jak Państwo widzą, w latach 60. dopiero jest usuwany z kodeksu karnego w Niemczech. I to wcześniej w Niemczech Wschodnich, a później w Zachodnich, co też jest dość ciekawe. A resztki zostają usunięte w 94, więc tak wygląda długie trwanie. I mam wrażenie, że zwłaszcza dzisiaj, kiedy w Europie Środkowo-Wschodniej i w Rosji ogólnie istnieje jakaś taka dziwna tendencja, dość zauważalna już dzisiaj, do kryminalizowania czy potencjalnego kryminalizowania nienormatywnych seksualności i płci, kwestia tego dziedzictwa, takiego paradoksalnie dziwnie progresywnego, polskiego, jest warta przypominania. O ile wiem, powstaje na ten temat jeden doktorat, na temat tych kwestii wokół polskiego kodeksu karnego, co charakterystyczne nie w Polsce i nie po polsku. Przechodzę bardzo szybko do drugiej części, do tego wątku saficko-matrylinearnego, jeśli można go tak nazwać, w polskiej kulturze, którego oczywiście ikoną jest Narcyza Żmichowska, którą Państwo tutaj widzicie, namalowaną przez Karola Radziszewskiego, należącą do takiej serii portretów, które malował. Nie chcę tu powtarzać rzeczy takich bardzo oczywistych, ale może bardzo szybko jednak to zrobię. A zatem, Żmichowska jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na grupę entuzjastki, która jest taką grupą protofeministyczną, i która to grupa jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę zbiera kobiety, które właściwie ze swoim takim spoiwem, które Żmichowska sobie bardzo ceni, jest przyjaźń, którą ona rozumie w taki sposób, powiedziałbym, lekko prenowoczesny, znaczy przednowoczesny. To znaczy ta przyjaźń to jest jakiś taki rodzaj instytucji, która nawet jest rodzajem takiej instytucji opozycyjnej w stosunku do małżeństwa, albo może nią być. A druga sprawa, która była bardzo ważna w tej grupie, to oczywiście takie relacje, powiedziałbym, mentorskie, to są takiej mentorki, uczennicy. Druga rzecz to oczywiście to posiestrzenie, czyli właśnie ta przyjaźń, o którą chodziło, te relacje przyjaźni, o które chodziło Żmichowskiej. To był taki projekt, powiedziałbym, społeczno-egzystencjalny. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, to słowo przedstępne do dzieł dydaktycznych pani Hoffmanowej, które w gruncie rzeczy można uznać za pierwszy polski tekst, z takiej krytyki feministycznej, krytyczno-literacki tekst feministyczny. To jest rodzaj takiej krytyki sposobu wychowywania dziewcząt, którą proponuje
Zofia Stańskich-Hoffmanowa, bardzo, bardzo popularna pisarka w wieku XIX. Ale przede wszystkim zapewne oczywiście Śmiechowska znana jest z Poganki, tej takiej wczesnej bardzo powieści, która ma być inspirowana romansem z Pauliną Zbyszewską. W każdym razie tak to przedstawia Tadeusz Boy-Żeleński. I mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju taki fantastyczny, cudowny, polski, biograficzny, prawie że mit, który należy doceniać i kultywować. Ale to nie są tylko takie kwestie zupełnie biograficzne, dlatego że jest również powieść późniejsza dużo Śmiechowskiej, zatytułowana Biała Róża, 1858 rok, w którym mianowicie takie kody greckie pokazują w bardzo charakterystyczny sposób, znaczy kodują w bardzo charakterystyczny sposób homoseksualność, jak należy mniemać. Ja tu przedstawiam Państwu taki cytat z właśnie z Białej Róży. To się rzecz dzieje się na balu. Bal jest taką sytuacją bardzo mocno towarzyską, a wówczas chyba nawet trochę matrymonialną. I mamy Felunię i Kazimierę, dwie przyjaciółki. I oto właśnie nie Felunia do Kazimiery, tylko Kazimiera do Feluni. Mówi, mniejsza od przyjaciół pani Michaliny, powiedz mi prędko, z czego jej się zwierzyłaś? Z tego, że ty, Kazimiero, po grecku doskonale umiesz. Och, niegodziwa. Dałaś słowo, że się gniewać nie będziesz. Ja przecież powiedziałam, żeś ty w łacinie, i w łacinie biegła, lecz że masz jakąś słabość do greczyzny, że to twoje upodobanie najmilsze, twoja namiętność. Feluniu, i nie zastanowiłaś się nawet, jak taka plotka w opinii świata na wieki zgubić mnie mogła. Żmichowska tutaj jest nawet lekko profetyczna, można by powiedzieć, ale te greckie znaki, to jest tylko jedna ze scen, ale tam chodzi o to, w jaki sposób Biała Róża się ubiera, w jaki sposób się czesze. To wszystko ma znaczenie i mam wrażenie, że jest takim bardzo wyrazistym znakiem, a jednocześnie w ten sposób Żmichowska jest jakąś taką postacią nieomal ikoniczną, taką Afrodytą, co to wyskoczyła z głowy Zeusa i stworzyła pewnego rodzaju rzeczywistość, której wcześniej trudno byłoby szukać, a tak zapisała się w tradycji polskiej kultury. Ten wątek będzie się w różny sposób przewijał, właściwie przez cały wiek XX. W gruncie rzeczy Narcyzę Żmichowską wyciągnie niemal z niebytu Tadeusz Boy-Żeleński. I też robi to w taki sposób, po takiej linii powiedziałbym matrylinearnej, ponieważ on wyraźnie mówi w swoich wspomnieniach, że wznawia powieści Żmichowskiej, pisze o Żmichowskiej, właściwie w zastępstwie ze swoją matkę, w zastępstwie matki, która nazywała się Wanda Grabowska i która była uczennicą Żmichowskiej. Bardzo zafascynowana swoją nauczycielką, o której książka, którą planowała, nigdy nie powstała. W zastępstwie pisał różne teksty Boy-Żeleński. Wydał też w dwudziestoleciu korespondencję pomiędzy swoją matką Wandą Grabowską a Narcyzą Żmichowską. Ważna też jest Irena Krzywicka, która podniesie bardzo jasny sposób te kwestie w takim szkicu Rozmowa kobiet o Narcyzie Żmichowskiej, drukowanym w Wiadomościach Literackich, a później to w różny sposób się będzie przewijać. Pojawi się na przykład u Tadeusza Różewicza, jako pewnego, bo ta Żmichowska jest jakimś takim rodzajem takiej, powiedziałbym, dla wielu twórców, był twórców i twórczyń, rodzajem sposobu na transgresję. I tak to wygląda u Tadeusza Różewicza w takim bardzo głośnym w latach 70. dramacie i spektaklu, który wywołał naprawdę spory skandal w Krakowie. I pewnego rodzaju inspiracją jest między innymi właśnie Narcyza Żmichowska oraz Maria Kowalnicka, Piotr Pieniec Włast. Mam wrażenie, że warto byłoby przypomnieć ten dramat Różewicza. W latach 90. ta kwestia, ten wątek, ta inspiracja Żmichowską też będzie kontynuowana i tu Izabela Morska i jej taki bardzo ciekawy i ważny i właściwie prekursorski esej Niewidzialna lesbijka na balu, który został w 2001 opublikowany.
To z tych takich ważniejszych elementów, jest ich oczywiście więcej. Tutaj należałoby przypomnieć takie dwie inne książki, które jak sądzę są bardzo ważne, jeśli chodzi o tę linię w polskiej literaturze. To przede wszystkim Safona Anny Kowalskiej, to jest taka krótka powieść czy długie opowiadanie z lat 50. I ona jest też o tyle ważna, że całkiem niedawno wyszła taka biografia Sylwii Hewedorczuk zatytułowana Kowalska, ta od Dąbrowskiej. Tytuł taki ironiczny, może nawet ironia jest trochę ciężka. Ale rzecz jest fascynująca i jest to opowieść biograficzna o związku pomiędzy Anną Kowalską i Marią Dąbrowską, która trwała bardzo długo, była bardzo trudna. Wszystkie szczegóły mogą sobie Państwo przeczytać w tej biografii. No i też ciekawe jest to, że to jest w pewnym sensie też taka biografia polskiej inteligencji przy okazji, że część biografii, bo to jest na tle opowieści o polskiej inteligencji. Druga książka, o której bardzo chciałbym wspomnieć, która wydaje mi się w tym kontekście i w tej linii bardzo ważna, to jest esej Renaty Lis, Lesbos sprzed kilku lat. Fantastyczna, bardzo ważna, rewindykacyjna, a jednocześnie no po prostu wspaniała opowieść. Jak sądzę, bardzo ważna dla polskiej kultury. Gdzie oczywiście też pojawia się Kowalska i Dąbrowska. Są też inne, w tej linii niejako wątki i pewnego rodzaju, tak sobie myślałem o tym, pewnego rodzaju takie dziedzictwo Narcyzy Żmichowskiej. No i tutaj je Państwo widzą. Bardzo ciekawa rzecz, trochę obok Narcyzy Żmichowskiej, że w Polsce w latach 30. zostaje przetłumaczona książka, powieść Radcliffe Hall, Źródło samotności, Well of Loneliness, która teraz jest chyba częściej tłumaczona jako Studnia samotności. Wówczas została to przetłumaczona jako Źródła samotności, wydawnictwo Rój, 33 rok. Przetłumaczona przez dość enigmatyczną osobę J.P. Zajączkowski, która za bardzo nie istnieje i okazuje się tak naprawdę być pewnego rodzaju pseudonimem grupy tłumaczy, którzy chcieli pozostać anonimowi, także dlatego, że tłumaczenie tej książki no, było dość, znaczy mogło być, mogło mieć różnego rodzaju konsekwencje prawne, takie jak miał w Wielkiej Brytanii. Ale pozostaje bardzo interesujący fakt, że ta książka została przetłumaczona na polski, choć tak naprawdę bardzo niedokładnie. I jest artykuł, który porównuje tłumaczenie z oryginałem i że tam dokonano różnego rodzaju zmian, ale sam fakt jest niezwykle istotny. Wspominam tutaj w tej linii także o dwóch innych bardzo ważkich i ważnych powieściach, takich powiedziałbym nieco bardziej awangardowych. Tutaj wymieniam Anielę Gruszecką, Przygodę w nieznanym kraju, to jest rok 33. To jest tak naprawdę powieść o przyjaźni. Mamy już taką zrezygnowaną artystkę po 40, która no dzięki przyjaźni z młodą dziewczyną jej życie ożywa. Co więcej, ma to wpływ na jej sztukę, bo ona jest malarką. I ona zaczyna odkrywać nowe formy artystyczne w malarstwie. To jest, oczywiście chodzi o przyjaźń, chociaż tam główna bohaterka w którymś momencie zastanawia się, co właściwie takiego łączy mnie z tą dziewczyną. I tutaj nie ma jakiegoś podtekstu. To wszystko dzieje się w takiej matryce freudowskiej dość mocno. Ale te powieść w tym nurcie pewnie, pomimo że tak naprawdę tylko przedstawiam to w skrócie pewną taką interpretację, należy wspomnieć. Druga powieść, która w tym nurcie wydaje mi się bardzo ciekawa, to jest Biała Ofelia Julii Fiodorczuk, która też wygląda trochę podobnie. Znaczy, to, co jest tutaj bardzo charakterystyczne, jak sądzę, to jest coś, co Judith Butler nazywała heteroseksualną melancholią, czy taką melancholizacją pożądania, polegającą na tym, że no wiedzą Państwo, tak jak jest w tym klasycznym tekście Freuda różnica pomiędzy żałobą a melancholią. Żałoba to jest coś, co
o czym wiemy, znaczy wiemy, co straciliśmy w żałobie. Natomiast melancholia jest taką popsutą żałobą. Nie wiemy, za czym tęsknimy i co straciliśmy. I tym czymś może być taka niemożliwa homoseksualna relacja. I mam wrażenie, że w taki sposób jest pisana naprawdę w zupełnie fascynujący sposób Biała Ofelia Julii Fiedorczuk, którą też bardzo polecam. Przy tej okazji chciałbym też wspomnieć, że to jest bardzo charakterystyczne na przełomie wieków, w wieku XX i XXI, jednocześnie na przełomie tysiącleci, powstają takie trzy tomy poetyckie w polskiej literaturze, które zasadniczo tematyzują tożsamość lesbiańską, które właściwie jej są poświęcone, albo z nią w jakiś sposób grają. Pierwszy tom to jest Planeta Ewy Sonnenberg z roku 97. Drugi to jest Miłość Ingi Iwasiuk z 2001 i Madame Intuita Izabeli Morskiej, która zmieniła nazwisko, wcześniej nazywała się Filipiak, z roku 2002. Każda z nich na swój sposób do tej sprawy się odnosi. Tu bardzo charakterystyczna jest Miłość Ingi Iwasiuk. To jest taki tom, który ewidentnie gra z tym taką konwencją erotyku, w którym obiektem pożądania jest kobieta, podmiotem, tym, kto pożąda, jest mężczyzna. Tutaj się gra z tą konwencją, również na poziomie takim gramatycznym. No i Madame Intuita, która, jak Państwo zapewne zauważają, ewidentnie nawiązuje tak obrazoburczo do tytułu znanego z, czy do Herberta po prostu, do pana Cogito Herberta. No tutaj odnosi się do tego tytułu w taki charakterystyczny sposób, używa tej formuły Madame Intuita. Dobrze, teraz już na koniec i tak naprawdę bardzo szybko chciałbym opowiedzieć o pisanej historii społecznej nieheteronormatywności przed 89 rokiem. I chciałbym tu wymienić dwie książki, które wydają mi się w tym kontekście ogromnie ważne. Jak widać, obie po angielsku. Pierwsza z nich to jest książka Łukasza Schulza, Transnational Homosexuals in Communist Poland, Cross Borders Flees in Gay and Lesbian Magazines. I zgodnie z tytułem Łukasz Schulz tak naprawdę pisze o latach 80. w Polsce, opierając się głównie na takich pisemkach, które wówczas funkcjonowały, ulotkach właściwie nieomal i te ulotki trochę należały do takiego trzeciego obiegu, trochę należały do drugiego obiegu. I one po prostu istniały, ale tak naprawdę w dużej mierze, jeśli patrzeć na historię taką bardziej oficjalną, bo to jest takie counterpublics tak naprawdę, to bardzo rzadko były wymieniane. Łukasz Schulz sięga również do listów, które zostały, też do pamięci po prostu ludzi, bo to jednak nie było aż tak bardzo dawno, a okazuje się, że lata 80. to są początki takiej emancypacji LGBT, może nawet bardziej LIG, takiej gejowsko-lesbijskiej wówczas. I rzecz jest naprawdę bardzo fascynująca i też na pewno godna tego, żeby przetłumaczyć ją na polski, co się ciągle nie stało, a stać powinno. Druga książka, która tak naprawdę wyszła przed chwilką, Queers in State Socialism, Cruising the 1970s Poland, pod redakcją Tomasza Bojsiuka i Jędrzeja Burszty. To dla odmiany jest książka, która tak naprawdę dotyczy lat 70. w Polsce głównie, albo takich długich lat 70., bo pewnego rodzaju cezurą jest AIDS i zaistnienie wirusa w Polsce. To się dzieje tak w drugiej połowie lat 80. tak naprawdę, może trochę wcześniej.
I jest to opowieść z kolei, która bardzo mocno opiera się na oral history, czy takiej historii mówionej. Tak były przy okazji tego projektu, bo był to dużo szerszy projekt, wykonane zostały wywiady z osobami, które się utożsamiają jako homoseksualne, pamiętają lata 70. Bo jednak to jest taka historia bardzo mocno milcząca, więc wywiady są tu podstawą do badań, ale są też oczywiście artykuły dotyczące kultury, literatury. Sam piszę tam jeden z artykułów, bo w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, że to był taki duży projekt międzynarodowy, taki łączący Polskę, Anglię, Hiszpanię i Niemcy, i to jest taka część polska. To był projekt Hery. I tak, i bardzo, bardzo polecam i mam nadzieję, że znaczy polska wersja tego też się pojawi. Więc ta historia społeczna przed 89 jest pisana, chociaż jak Państwo widzą, w dużej mierze po angielsku, nie w polskich wydawnictwach. Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której przy tej okazji chciałam wspomnieć, która wydaje mi się ważna. I co więcej, ma taki poznański aspekt. Są to antologie wydane przez Wolfganga Jillinga. Właściwie jedna antologia w swoich dwóch wersjach. Otóż, jak Państwo widzą, w roku 1988 we Frankfurcie nad Menem wyszła antologia polskiej prozy homoerotycznej po niemiecku, zatytułowana Diskrete Leidenschaften, homoseksuelle Prosa aus Polen. Jej autorem jest właśnie redaktorem Wolfgang Jilling, który nie chce tutaj bardzo wprowadzić Państwa w błąd, ale mam wrażenie, że on czas jakiś pracował i studiował w Poznaniu. Jest niemieckim slawistą, germanistą i wydał tę książkę po niemiecku. Następnie ona została przetłumaczona w pewien sposób na polski. Oczywiście nie tak zupełnie przetłumaczona, dlatego że te teksty od początku oryginalnie były polskie, więc nie było to zupełnie tłumaczenie. Dyskretne namiętności, antologia polskiej prozy homoerotycznej, 92 rok, wydane w Poznaniu. I to, co jest ciekawe, to chyba są takie dwie rzeczy ciekawe, które się tutaj odbywają. To znaczy, pierwsza jest taka, że tam tak naprawdę znajdują się różni autorzy i też różne fragmenty w tej niemieckiej wersji i w tej polskiej. Jakby to, co się przedstawia niemieckiemu czytelnikowi, temu, co się przedstawia polskiemu czytelnikowi, jest odrobinę inne. Druga sprawa jest taka, że Wolfgang Jilling we wstępie do tej książki bardzo wyraźnie mówi, że on robi to w tej polskiej wersji, robi to po to, ażeby wskazać dziedzictwo polskim homoseksualnym mężczyznom, bo go nie znają, według niego. Tak to jest tak naprawdę, pamiętajmy, że on to robi na przełomie lat 80. i 90. i z tej motywacji ta antologia powstaje. W pewnym sensie to jest jakiś taki rodzaj cymesu w tej chwili. A trzecia rzecz, którą warto tutaj wyartykułować, jest mianowicie taka, że w tej antologii znajdują się sami mężczyźni, a teksty tak naprawdę dotyczą wyłącznie męskiej homoseksualności. I to też jest dość charakterystyczne. Powiedziałbym, że jest to pewnego rodzaju taki koloryt epoki, że tak to wyglądało wówczas, w latach 80., że kiedy się mówiło homoseksualność, kiedy się w ogóle mówiło, no to miało się na myśli mężczyzn. Dzisiaj jesteśmy w trochę innej sytuacji. Powiedziałbym, że to pojęcie jednak się bardzo poszerzyło. Mówimy o nieheteronormatywności i to zaadoptowaliśmy to pojęcie queer. Już na sam koniec, bo będę powoli kończyć. Chciałem powiedzieć dwa słowa o takim polskim ważnym dziedzictwie i polskiej tradycji myślenia o odmienności, również w sensie seksualności i płci. I rzecz jasna mam na myśli serię Transgresje, która
Wychodziła przez całe lata 80., tak naprawdę to było 7 tomów, ale była wynikiem seminariów Marii Anioł, takich kultowych nieomal, seminariów Marii Anioł z lat 70. I tak naprawdę w tym kontekście ważne są przede wszystkim dwie antologie. Galernicy Wrażliwości pod redakcją Janion i Rośka i Odmieńcy pod redakcją Janion Majchrowskiego, zwłaszcza być może ten drugi tom. To były bardzo ważne tomy także dlatego, że no jak mówię, to był rodzaj takiej antologii bardzo specyficznej, bez wstępów, w którym też bardzo wiele było też tłumaczeń. To był ważny aspekt tej całej sprawy, dlatego że tłumaczeń z humanistyki zachodniej. Tam po raz pierwszy pojawiał się na przykład fragment historii seksualności Michela Foucault, ale pojawiały się również tłumaczenia Żeneta, który chyba był takim najbardziej wyrazistym znakiem homoseksualności w literaturze europejskiej przez długi czas, który zresztą ten Żenet był zestawiany z Gombrowiczem i Lachoniem, co jest, było takim mocno odważnym gestem wówczas. W Odmieńcach także znajdziemy esej na temat Marii Komornickiej Piotra Odmieńca-Własta, czyli osoby właściwie transpłciowej czy niebinarnej. Nie jest to oczywiste, w każdym razie osoby, która dokonała transgresji płciowej i przez 40 lat prawie że żyła jako mężczyzna. To wszystko, wówczas oczywiście jakby nie funkcjonował ten język taki transpłciowy czy niebinarny, mówiono zupełnie innym językiem, ale faktem jest, że te wszystkie wątki zostały wówczas wyciągnięte. Tu Państwo widzą jeszcze jedną książkę, dlatego że w jednym z wywiadów Maria Janion mówiła, że ważną inspiracją dla niej jest książka Hansa Mayera Auf der Seite. To była taka ważna pozycja humanistyczna, która wyszła w 1975 roku w Sungum Verlag. Zasadniczo była to taka opowieść, która na szerokim tle kultury europejskiej mówiła o trzech innych tejże kultury europejskiej, które były tak głębinowo analizowane przez Hansa Mayera. To była figura kobiety, Żyda i homoseksualisty. I to była ważna inspiracja dla Janion. I to też taka troszeczkę inna tradycja, jak sądzę, niż ta taka amerykańska tradycja queerowa, bo to są jakby zupełnie w gruncie rzeczy różne książki. Szmajer tej tradycji amerykańskiej tak naprawdę nie jest znany, natomiast w tej polskiej jest. I nie jest bez znaczenia, że ta książka została przetłumaczona dużo, dużo później, dopiero w roku 2005, ale tłumaczka wykorzystała właśnie nie bez powodu tą tradycję janionowską. Tłumacząc Außenseiter właśnie jako odmieńcy. Tak naprawdę ja już będę kończyć, bo widzę, że czas się kończy. Więc chciałbym dwa słowa bardzo szybkiego podsumowania. A zatem to, co widać, to pewnego rodzaju dziedzictwo, dziedzictwo, na którym mi zależało, żeby je wyartykułować, czyli takie właśnie prawne, pewnego rodzaju dość paradoksalnie liberalne prawo, znaczy pewien aspekt tylko, bo jakby to jest dużo szersza sprawa. Też warto w tym momencie wspomnieć, że w PRL nie nastąpił żaden rodzaj rekryminalizacji, co też jest, jak sądzę, ważną częścią tego dziedzictwa. Druga sprawa to jest to dziedzictwo humanistyczne, które tutaj wspominam, a zwłaszcza tą myśl humanistyczną, taką bardzo polską, powiedziałbym, bo to są toby przecież już sprzed ilu 40 lat, mam na myśli odmieńców, czy tą taką polską myśl o odmienności, polską tradycję i polskie archiwum, jak tutaj piszę. I więc te dwie rzeczy chciałbym tutaj wyartykułować. No i na koniec już tylko powiedzieć, że wiele z tych spraw znajdzie się w i tych wątków, które tutaj poruszyłem, znajdzie się
w naszej publikacji zatytułowanej Antologia Polskiej Literatury Queer, które miejmy nadzieję w końcu, w którymś momencie uda się ją opublikować. Także to, co tutaj mówiłem, raz jeszcze chciałem podkreślić, w gruncie rzeczy dotyczyło tego właśnie projektu. Dziękuję bardzo.